konieczności nieustannego wsłuchiwania się w to, co mówi nam dzwon Zygmunt, przejmująco wyraził poeta. Patrzali wszyscy w górę, a dzwon wschodził. Zawisnął u szczytów i z wyżyn się rozdzwonił. Głos leciał, polatał, kołysał się górnie, wysoko, pochmurnie, a tłum się wielki pokłonił. Dzwon dzwonił. Dzwon Zygmunt już 500 lat wybrzmiał w tym miejscu. Tym samym świadczy o naszej wspólnej historii oraz wspólnej wierze. Wzywa nas także do świadectwa. Przywołuje głos Boga, który wybrzmiewa w nas. Zygmunt dzwonił w momentach radości, ale także w smutnych chwilach obu naszych krajów. Życzę, aby dzisiejsza uroczystość przypominała nam o głosie, który wzywa nas do wewnętrznej wolności. Wzywa mieszkańców Polski i Litwy, ale też całej Europy. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.